Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 14 sierpnia w poniedziałek. Dzisiaj jest też wspomnienie wielkiego świętego, myślę dobrze znany, święty Maksymilian Maria Kolbe, kapłan, zakonnik, męczennik. A w tym dniu dzisiaj usłyszymy dalszą część Ewangelii według świętego Mateusza. Będzie to rozdział 17. A wersety od 22 do 27 posłuchajmy. Kiedy wędrowali razem po Galil, Jeszua rzekł im: Syn Człowieczy będzie wkrótce wydany w ręce ludzi, którzy go zabiją, a trzeciego dnia powstanie. I napełnił ich smutek. Kiedy przybyli do Kwarnachum, do Kefy podeszli poborcy połówki szekla i powiedzieli: Czy wasz rabbi nie płaci podatku świątynnego? Odpowiedział Kefa: Tak. A kiedy przybył do domu, Jeszua odezwał się pierwszy: Szymonie, jak myślisz? Królowie ziemscy od kogo pobierają opłaty i podatki? Od swoich synów czy od innych? Od innych, odparł. A zatem, rzekł Jeszua, synowie są zwolnieni. Ale aby ich nie zgorszyć, idź nad jezioro, zarzuć wędkę i wyciągnij pierwszą rybę, jaka się złapie. Otwórz jej pyszczek, a znajdziesz szekla. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, więc tak, mamy sytuację, w której Pan Jezus spotyka się z taką ludzką, zwyczajną sytuacją właśnie płacenia podatków, no więc jakieś należności, tutaj akurat mówimy o podatku świątynnym, w którym każdy Żyd był zobowiązany do płacenia połowy szekla. Można by powiedzieć tak, połowę złotówki na przykład. I Pana Jezusa, który staje wobec tej sytuacji w taki sposób bardzo normalny. Żeby im nie dać zgorszenia, idź i zapłać im ten podatek. Moi kochani, wielu już było takich ludzi, którzy w różny sposób próbowali jakby odseparować się w imię Ewangelii, w imię Jezusa, odseparować się całkowicie od tego świata. A więc w jakiś sposób manifestowali swoje jakieś poglądy, przeróżne poglądy, jakieś takie poglądy, które radykalnie wpływały na konflikt z ludźmi z otoczenia, z ludźmi żyjącymi pośród nas. A więc no, chociażby na przykład nie płacili podatków, albo nie uczestniczyli w jakiejś służbie wojskowej, czy jakieś jeszcze inne takie właśnie, bym powiedział, sytuacje, które ich bardzo mocno polaryzowały w społeczeństwie. Pan Jezus pokazuje tutaj, że wcale mu o to nie chodzi, że on nie chce ludzi jakby doprowadzać ich do gniewu, do pewnego gniewu. Jeśli jesteśmy umówieni, akurat w tej sytuacji tutaj podatku świątynnego, choć on był tym, który jest Bogiem, ale jeśli jesteśmy umówieni w tym społeczeństwie akurat żydowskim do płacenia, to Pan Jezus mówi: to zapłać im to. To zapłać im, żeby nie dać im powodu do zgorszenia. Więc z jednej strony szanuje te ludzkie wymysły, oczywiście, które mieszczą się w granicach dobra, mieszczą się w granicach moralności. A z drugiej strony jest bardzo tutaj ciekawe dla nas też, którzy chcemy iść za Jezusem, chcemy też w uczciwy sposób żyć i funkcjonować w naszych społeczeństwach. Więc Pan Jezus co robi? Takiego bardzo, bardzo prostego. Mówi Szymonowi: Szymonie, jak myślisz, od kogo pobierają podatki? Od synów czy od innych?
I potem Pan Jezus mówi mu, a więc synowie są zwolnieni, czy tak naprawdę nie musielibyśmy tego zapłacić. To prawda. Ale aby ich nie zgorszyć, i teraz jest, moi drodzy, dla nas taka, też taka lekcja, takie światło. Jezus mówi Szymonowi, idź nad jezioro, zarzuć wędkę, wyciągnij pierwszą rybę, jaka się złapie, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz szekla. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Czy nie wiele łatwiej byłoby, gdyby Pan Jezus sięgnął do kieszeni czy do jakiejś sakwy, którą trzymał Judasz, dał mu tego szekla i powiedział, idź zapłać tutaj z tych pieniędzy. Piotr by nie pytał, skąd te pieniądze, skąd one się wzięły, po prostu by poszedł i zapłacił. Ale Pan Jezus robi coś takiego fajnego, że włącza nas do swojego błogosławieństwa, bo przecież ta ryba, którą on złowił i złapał w jej pyszczku, i znalazł w jej pyszczku tego szekla, tą monetę żydowską, to przecież już jest nadzwyczajne działanie. To już jest typowa łaska Boża, która, właśnie łaska Boża, czyli Bóg jest sprawcą, Bóg za tym stoi. Za tym, można powiedzieć, za tym pieniążkiem, który jest w pysku tej ryby. Bóg za tym stoi. Nie mógł tego Szymon nie widzieć, że to, a pewnie ta rybka gdzieś tam akurat połknęła monetę i nie zdążyła jej pogryźć. To jest ewidentne pokazanie Pana Jezusa, że On będzie pomagał w sposób taki właśnie nadzwyczajnego błogosławieństwa, że będziesz miał za co zapłacić podatek, ale nie, że ci właśnie ten szekel czy te dolary, złotówki, euro, że ja ci je spuszczę na dach w takim wielkim worku. Idź nad jezioro, zarzuć wędkę, wyciągnij rybę i wtedy będziesz miał pieniądze. Idź, współpracuj ze mną. Moi kochani, ludzie, którzy o tym zapominają, są bardzo ubogimi, biednymi ludźmi, myślącymi, że to oni tak naprawdę poszli nad to jezioro, zarzucili tą wędkę, wyciągnęli tą rybę, no i przecież ryby mają w pyskach pieniądze. I to jest taki absurd ludzkiego myślenia, ateistycznego, głupiego, pogańskiego myślenia, że to ja za tym stoję, że to ja coś wyprodukowałem, że to ja jestem taki zaradny, że to ja mam tyle siły, że to ja jestem taki w ogóle przedsiębiorczy. To jest to, co dzisiaj Pan Jezus chce nam pokazać. Płaćcie podatki, będziecie mieli za co zapłacić, będziecie mieli za co kupić jedzenie, będziecie mieli wszystko, tylko zacznijcie jakby wsłuchiwać się i iść za tym głosem, również za tym głosem zrób to. Działaj, normalnie funkcjonuj. A nie, że ja będę ci zrzucał dolary, bo ty się modlisz na różańcu, albo ty słuchasz Ewangelii, albo chodzisz do kościoła. Więc bądźmy takimi mądrymi ludźmi. I po drugie, moi drodzy, tak króciutko chciałbym tylko, ale to też dotyczy trochę tej samej sytuacji. Pan Jezus zaczął od tego, że Syn Człowieczy wkrótce będzie wydany w ręce ludzi, którzy go zabiją, a trzeciego dnia powstanie. Pan Jezus był całkowicie otwarty na wolę Ojca, a znał wolę Ojca, poznał wolę Ojca, że to będzie właśnie oddanie jak cichy baranek życia, jako okup za nasze grzechy. I moi drodzy, od tego zdania, od tego przykładu, tego takiego mówienia Jezusa, który idzie i mówi prosto, będzie teraz trudny etap tego ludzkiego życia, ale to i tak prowadzi wszystko do tego, że trzeciego dnia powstanę z martwych, że z martwych wstanę. Od tego zdania, od tego przykładu wielu, wielu ludzi świętych nauczyło się i my się też mamy tego nauczyć. Święty Maksymilian Maria Kolbe, dzisiejszy patron, on właśnie nauczył się od Pana Jezusa tego, że gdy jechał w pociągu do Auschwitz, to wtedy powiedział swoim współbraciom w pociągu, czy wy myślicie, że to się dzieje wbrew Panu Bogu, woli, Jego boskiej woli i że niepokalana o tym nie wie?
Gdyby niepokalana chciała inaczej, to byłoby inaczej. Ale niepokalana chce, żebyśmy teraz byli w tym pociągu. Jeśli nie wolą Boga i też na cześć niepokalanej będzie to, że będziemy uwolnieni, to będziemy uwolnieni. A jeśli będziemy skazani na śmierć, to znaczy, że to jest najlepsze dla nas. To już jest bardzo wysoki oczywiście stopień świętości, takiego przyjmowania woli Boga, ale my właśnie do tego jesteśmy powołani. Do takiego poszukiwania, do takiego życia i to się łączy tutaj z tym, co powiedziałem jako pierwsze, a tu jest na końcu tej Ewangelii o tym płaceniu podatku z tych pieniędzy, które wypracował Piotr, można powiedzieć. My jesteśmy powołani do takiego łączenia, nieustannie łączenia naszego życia z wolą Ojca. Gotowości na wszystko, ale w pracy tutaj takiej naszej ludzkiej, codziennej i w takiej duchu ogromnej wdzięczności, że to wszystko, co potrafimy wypracować, zrobić, przeżyć, że to wszystko dzieje się, bo Bóg nam błogosławi, bo jest Jego łaska, bo stoi za tym niepokalana, tak jak właśnie mówimy o świętym Maksymilianie, mówimy o nim szaleniec niepokalanej. W tamtych czasach wybudować tak ogromne dzieło ewangelizacyjne, jakim była drukarnia, jest do dzisiaj, jakim był klasztor, gdzie mieszkało setki zakonników, gdzie wszystko dla niepokalanej, Japonia, inne kraje. To było szaleństwo, ale święty Maksymilian pracował, bo on ogromnie ciężko pracował. Nie pozwalał sobie na jakieś takie życie, na pół gwizdka. On pracował i wiedział, że właśnie wszystko, mówiąc tutaj obrazowo, co złapie, otworzy pyszczek i znajdzie szekla, który Pan Bóg tam da przez serce niepokalanej. Że wszystko, co uczynił, co robi, że tam na końcu jest ta wisienka, że on widzi ogromne łaski błogosławieństwa, ogromne łaski, które wypłynęły z tego działania połączonego właśnie dla chwały Bożej ku czci niepokalanej. Więc kochani, wszystko w naszym życiu jest dziełem łaski, która płynie od Boga, a jest nam wyproszona przez niepokalane serce Maryi. Pokochajmy ją też dzisiaj na nowo, zaprośmy ją na nowo do różnych naszych prac, zadań. Prośmy świętego Maksymiliana, by nam dopomagał tak widzieć nasze życie, jak on je widział, byśmy widzieli je oczyma Bożej woli, łaski Bożej i ogromnej wdzięczności za to wszystko, co Bóg nam pozwala, dzięki też tym poruszeniom, natchnieniom skierowanym ku jakiejś pracy, działaniu, ale za tym wszystkim kryje się łaska Boża. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję za wspólny czas. Życzę błogosławionego dnia. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Z Panem Bogiem.